Czujecie? Nic na świecie tak nie pachnie. Uwielbiam zapach świeżego Jedi o poranku. To nasz kinomaniakowy szturmowiec. No co, no jaki budżet, taki szturmowiec, prawda? Moi drodzy, już możecie zacząć mi zazdrościć, bo obejrzę Gwiezdne Wojny, a dwa dni wcześniej niż cały świat. Ale coś za coś, nie będę mógł mieć na pokazie komórki, tabletu, MP3, noża, lasera, komputera, nic. Jeszcze mnie do tego przeszukają, prześwietlą, a potem może nawet umyją. A potem już spokojnie na Golasa w IMAX-ie obejrzę Gwiezdne Wojny. Ta-da! A pamiętacie tego małego droidka, którego animację stworzył kinomaniak o ksywie Wasil? Bardzo wielu z Was pytało, jak długo trwała praca, żeby zrobić taką animację, więc odpowiadam. Wasil zresztą mi napisał, Mateusz Sopkowiak, o, że tak, cała praca jakby taka koncepcyjna przy tym, to było 30 godzin plus render 8 godzin. Żeby zrobić te kilkanaście sekund. I to jest ok. Dzięki Mateusz, super robota z tym robotem. No i sobie tak pomyślałem, a drodzy kochani kinomaniacy, jeśli macie jakieś fantastyczne pomysły i prace, to czemu nie? Spróbujcie, dajcie znać, tak jak Wasil, jeżeli to naprawdę będzie coś świetnego, to możemy to pokazać w Kinomaniaku. Bo naprawdę wielu zaczynało w garażu albo od bardzo skromnych rzeczy. A teraz, moi drodzy, zostajemy dalej w duchu Steve'a Jobsa, czyli trzeba tylko chcieć. A więc zapraszam Was na spotkanie z pewnym iPhone'em 5S. Nie ma to jak porządna kryptoreklama. Hey, Alexandra, come here. Listen, have you seen Cinderella? Looks like someone has a crush.
Cindy's back on the block? Oh yeah, she's back. She's back and she's going hard. Ten film, fragment, którego zobaczyliście, został w całości nakręcony na 3 iPhone 5S. Wow, niezła reklama. Film Mandarynka dostał się na festiwal w Sundance tego roku. A brak kasy na sprzęt, no cóż, to jedno i fajnie, że można nakręcić komórką taki film, ale drugie jest dużo ważniejsze. Bo jak mawiał Krzysztof Kieślowski, nieważne gdzie stawia się kamerę, telefon, ważne po co. Film Mandarynka to film świąteczny, bo akcja zaczyna się, moi drodzy, w Wigilię. Hollywood! Brzmi fantastycznie, prawda? I ten film idealnie wpasowuje się w naszą nową konstytucję i nową rzeczywistość, bo to film o prostytutkach, gejach, alfonsach, narkotykach i seksie, a w rolach głównych dwie transseksualistki. Ta-da! I got some good news to tell you about me and Chester. I know what it is! You're breaking up with him, thank God! I'm gonna be cheating on you like that. Wait, what? You didn't know? White boy. Who is she? Her name starts with a D. Danny. Desiree. Destiny. Sin D to transseksualna prostytutka. Wychodzi po miesiącu z pierdla i dowiaduje się, że jej chłopak, jednocześnie Alfons, dwa w jednym, zdradził ją. To pół biedy, ale zdradził ją z normalną kobietą. No, operator odpadł, okej. Okay. Jeszcze raz, zdradził ją i to naprawdę pół biedy. Chodziło o to, że zdradził ją z kobietą. Znaczy, taką normalną kobietą, świnia jeden, po prostu co za zbocze. Z normalną kobietą? No gdzie? She's some white fish, Esther, and she don't mean real fish. Yeah, like a real fish, girl, like vagina and everything. Powiem wam, że wtedy zaczyna się ostra jazda. I taka świąteczna wigilijna, i to Hollywood, które zobaczycie, to jakieś takie troszkę inne od tego, które tak normalnie oglądamy w filmach. Chris Brown, the girl. What did you do to her? Does your friend ever shut up? No. She's been talking ever since I met her. Na początku, kiedy się ogląda ten film, to jest taka lekka konsternacja, bo bohaterowie trochę tacy dziwni. Jest jakiś taki lekkie push. A potem nagle zaczyna cię to wciągać. I powiem wam, że naprawdę ten film wciąga, zaczynasz pędzić za głównymi bohaterkami w całym tym chaosie. She's been out of jail for 24 hours. She started causing drama. She called the police. The cops are coming. Come on, girl. I zaczynasz czuć ich emocje. Śmiech, płacz, strach. I jakby włazisz z butami w takie prawdziwe życie prawdziwych ludzi. W takim, no niestety trochę prawdziwym Hollywood takim zasypiałem. Wiem, widziałem to dykta, sklejka, dużo brudu, słońca i blichtr. No i powiem wam, że w pewnym momencie przestajesz patrzeć na orientacje seksualne, na tą całą otoczkę, po prostu zaczynasz widzieć ludzi. Out here it is all about our hustle. And that's it. To naprawdę fajny, zaskakujący film i powiem wam, że no te emocje, to wszystko gdzieś tam nakręcone telefonami. Cholera, to takie niezależne kino spod znaku wczesnego Linklatera, Kevina Smitha, Jarmusza. Jeśli lubicie takie klimaty, po prostu cholernie zaskakująco prawdziwy film. A więc Mandarynka, to zobaczcie. The world can be a cruel place. Yes, it is cruel. God gave me a penis. That's pretty damn cruel, don't you think? Jakoś tak ciągle nie mogę się załapać na Macbetha, którego grają w kinach tak raz dziennie pomiędzy 50 seansami listów do D, znaczy do M, M2, M. Ale moi drodzy, M, czyli Macbeth, no ma już ponad 400 lat, więc myślę, że jeszcze kilka dni poczeka. A teraz, moi drodzy, zobaczcie, co zaskakująco pokażę wam w następnym Kinomaniaku. Dawno, dawno, a właściwie całkiem niedawno temu i wcale nie tak daleko stąd. Czasem mam w oczach, w uszach.
wszędzie, gdzie się tylko da. Da, 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 da. Nie, 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 nie. Gwiezdne wojny oczywiście będą, w dodatku jeszcze przed premierą, ale w kolejnym Kinomaniaku, moi drodzy, będzie też fantastyka. One nation under rule. Divided with liberty and justice for none. Człowiek z Wysokiego Zamku, czyli serial na podstawie kultowej powieści Philipa K. Dicka. Tego od Blade Runnera. A producentem tego serialu jest Ridley Scott. No, ten od Blade Runnera. A więc myślę, że będzie bardzo ciekawie. Zapraszam Was bardzo gorąco i do zobaczenia.